Panie profesorze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy w domu pana profesora Krzysztofa Opolskiego, jednego z autorów tej książki Historia ludzkiej chciwości, i pan redaktor Krzysztof Turowski, który jest naszym przyjacielem i często w tym domu bywa. Też. Panowie, w związku z tym pytanie co do tytułu. Historia ludzkiej chciwości. Dlaczego daliście taki pejoratywny tytuł tej książce? Może należało zrobić Historia ludzkiej zaradności? To niewątpliwie brzmiałoby inaczej. Ja rozumiem, że pan poddaje tytuł następnej książki z przyjemnością, tak, ale to zupełnie nie jest ta książka. No to tak jakby pytać, dlaczego piszemy o, nie wiem, o niebie, a nie o piekle. No, dlatego, że bardziej interesująca, jak pan doskonale wie, jest to, co jest bulwersujące, a nie to, co jest pozytywne. Negatyw się sprzedaje znacznie lepiej. To jest jeden element, a drugi, ta historia pokazuje o tą ułomność gatunku ludzkiego. Że bez względu na okres historyczny, człowiek jest do siebie bardzo podobny, może ma inne w tej chwili mechanizmy komunikowania, natomiast jego cechy psychiczne zostają takie same. No właśnie, skąd w nas, ludziach, jest taka chęć posiadania, gromadzenia, błyszczenia? To jest coś więcej niż gromadzenie i posiadania, bo wiewiórka też gromadzi, prawda? Natomiast nie robi tego w sposób nadmiarowy i niepotrzebnie użyteczny. Ale wiewiórka nie może się tym pochwalić przed innymi. A to jest już, tego nie wiemy, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że nie, ale tego nie wiemy. I ta chciwość właśnie polega na czymś takim, że my gromadzimy to, co jest nam nie do końca już potrzebne, co jest nadmiarowe, co nie jest wykorzystywane właśnie po to, żeby pokazać się, że jesteśmy lepsi, że osiągnęliśmy większy sukces niż ktoś inny. No właśnie, człowiek to jest takie zwierzę, które koniecznie musi się pokazać i zachowuje się w sposób zupełnie niezrównoważony. Nie ma drugiego zwierzęcia takiego na świecie, które by zabijało tylko dlatego, żeby zabijać. A człowiek to robi z premedytacją. Nie ma drugiego zwierzęcia, które by się zajmowało taką czy inną ideologią. A człowiek robi to z premedytacją, nie wiadomo po co. No i podobnie z posiadaniem. Czy potwierdzacie taką obiegową opinię, że żeby zrobić majątek, to pierwszy milion trzeba ukraść? O nie. Nie, oczywiście, że nie. Ja odpowiem panu słowami Schlangbauma z Lalki Prusa, który mówił do pana Ignacego Rzeckiego. Panie Ignacy, zanim ze złotówki powstanie złotówka, to trzeba czekać lata. A miliony się rodzą jak świnie. W 92 roku Bill Clinton wygrał wybory hasłem Ekonomia głupcze. No tak, to pan Kaza Churchilla. Tak, natomiast u nas od lat, nie tylko teraz, ale od lat, no, chwalimy i propagujemy ideę rozdawnictwa. Dlaczego w Polsce ciągle brakuje podstawowej wiedzy ekonomicznej? O, tutaj muszę zaprotestować, ponieważ nie jesteśmy żadnymi pionierami w rozdawnictwie. To żeby była pełna jasność. Ja oczywiście nie popieram populizmu i rozdawnictwa, natomiast proszę spojrzeć na politykę socjalną, bo nie gospodarczą, oczywiście powiązaną z gospodarczą, krajów zachodnich i wszystkie alokacje na to, na tamto, na owo, na dziesiąte. Tyle tylko. Problem polega na tym, żeby też wydawać pieniądze w zależności od tego, ile się ma, a nie na zasadzie rozdawać, a potem pomyślimy, co będzie dalej. Kropka. To prawda, natomiast to się nazywa bardzo modno dzisiaj polityką społeczną. To, co pan poruszył u nas w kraju, to jest w ogóle dzisiaj tendencja ogólnoświatowa. Populizm, cyrkulacja elit, to w całym świecie się odbywa. Tak, ale ja chciałbym położyć tutaj nacisk głównie na brak podstawowej wiedzy ekonomicznej, gospodarczej w społeczeństwie. Nie brakuje nam programów edukacyjnych, brakuje nam programów radiowych, telewizyjnych. No pan tutaj najlepiej swego czasu tworzył takie programy. Pan sobie sam odpowiedział już na to pytanie. W tym pytaniu zawarta odpowiedź. Tak, brakuje. Znaczy nie jest to atrakcyjne po prostu. A tak nie atrakcyjne. Bo dużo bardziej atrakcyjne jest wtedy, kiedy widzimy, kto kogo zabił, zgwałcił albo jakąś inną przykrość zrobił, niż opowiadać o mechanizmach ekonomicznych, które często są... Chyba, że napisalibyśmy książkę, jak zarabiać, jak zdobywać pieniądze. Ale tak wiesz, na zasadzie szybko... Jak zdobywać i nie tracić. Zdobywać nie tracić, ale szybko, zdobywać szybko. Jak szybko zdobyć pieniądze? Tak? No to poradnie, tak? Czekamy, wydamy. Bez cele. Tak, czekamy, wydamy. Panowie, jego ostatnie pytanie. Czego czytelnik dowie się o sobie po przeczytaniu tej książki? Bardzo ciekawe pytanie.
Czego się dowie? Dowie się, że chytrość i brak jakiejkolwiek gospodarności jest dla niego niekorzystny, nieopłacalny w długim horyzoncie. Że może w krótkim horyzoncie ta jego chciwość może przynieść jakieś efekty, natomiast w długim horyzoncie jest to marnotrawstwo. Tak jest, pod warunkiem, że zechce, drogi nasz kochany czytelnik, przeczytać tę książkę ze zrozumieniem. Znaczy ja myślę, że każdą książkę powinno się czytać ze zrozumieniem, prawda? Jeżeli jest w niej sensowna treść. Krzysiu, powinno robić wielką różnicę. Tak jest. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję.